Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Przed nami kolejny odcinek z The Cave. Słuchajcie, zacznę od tego, że zmieniłam ramkę, tak jak mnie prosiliście. Było pytanie, była ankieta dotycząca tego, czy kamera ma być w serii, czy też ma jej nie być. Nawet sobie spisałam, że na 483 osoby, które do tej pory głosowały, 383 były na tym, żeby kamerę zostawić, a stówka przeciwko, więc jakby nie patrzeć procentowo to wygląda, że raczej kamerka, więc no cóż. Ogólnie co dzisiaj robimy? Dzisiaj będziemy przechodzić, w sensie kontynuować historię naszych cudownych bliźniaków. Słuchajcie, tak jak ostatnio mówiłam, stwierdziłam, że przejdę grę jeszcze raz, aby nie pominąć tamtego, wiecie. Tamtego widma. I słuchajcie, co się okazało. Okazało się, że... Aż sama nie mogłam w to uwierzyć, że to widmo było dla mnie niedostępne, tak. Było ono od innej postaci. Ups. Było ono dla innej postaci niestety i... I dubga piezga. Więc przylazłam tutaj, ale w międzyczasie zdążyłam zerknąć. W sensie poskakać trochę sobie tą historię bliźniaków, gdzieś tam przejść. Natomiast powiem wam, że to było kurczę parę dni temu i nie wszystko dokładnie pamiętam. Ale co tam. Myślę, że może jakoś dam radę i myślę, że dzisiaj się na tej historii bliźniaków skupimy. Ała, ała. Tu jest sypialnia rodziców. Tak, tu jest sypialnia rodziców. Dobra, bliźniaki ciągnąć. Ta historia tak naprawdę dość sporo nam wyjaśni, ale ja wam tutaj nie będę spoilerować. Także ciśniemy dalej z pudłem. Jeszcze nie tu, dobra. No se zjeżdża samo. Przepraszam, ale tego się nie spodziewałam. Kurwa. Epic. Ale cóż, tatusia bliźniaków mieliśmy okazję bodajże poznać ostatnio. Teraz poznamy mamusia. Kurwa, gdzie jest wejście do baterii? O Boże, nie pamiętam gdzie jest to. Nie tutaj. Tutaj mamy łazienkę. W ogóle muszę przyznać, że bliźniaki bardzo w ciekawym miejscu mieszkają, nie? Czajcie motyw w dom, w jaskini, nie? Włożenie po. Po urwanych schodach. Itp. itd. Też myślę, że to bardziej miało być z czymś na zasadzie symboliki. Niż tym, że bliźniaki autentycznie tu mieszkały, ale... Ogólnie klimatyczna chata, nie? Gdzie się to gumwo wsadza? O tutaj, Jesus. I teraz z powrotem na dół. Jakby nie patrzeć, trochę się tu biega, no ale cóż, taki... Taki klimat gry. Dobra. Jeszcze raz. Aha, wiem co tutaj miałem zrobić. Ale żebym to spier... O Jezus.
Nic nie zmączka, ty tam gotuj. Zapomniałam, że przecież kurde porcelana się sama nie przepchnie, nie? Co ja żebym się nagłówiła, żeby to tam wysłać na górę, to moje. No ale cóż, to jest to, co mi potrzebne później. Tak, ogólnie będziemy mogli tędy wyjść na górę, ale jeszcze tam nie pójdziemy. Jeszcze tam nie pójdziemy. Kurde, nie pamiętam, do czego była roślinka, czy w ogóle do czegoś była. No mniejsza. Ciśniemy znowu do kuchni, nie tu, niżej. Dziwne, bo parasol wrócił na miejsce, pomimo tego, że... Aha, zapomniałem, dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, ktoś mi pisał, że zaskakanie po łóżku jest achievement. O, jest. Sad children. Okay. Bierzemy pota, który dla mnie wygląda... Jak delikatnie mówiąc, kaczka lub plujka. Znaczy taki, wiecie, nie wiem, czy kojarzycie, czy oglądaliście jakieś westerny. Chociaż mi się to bardziej kojarzy z Powrotem do Przyszłości. Natomiast... czekajcie, jak to ustawić, tak, żeby później przy... Czekaj. Z tym takim, wiecie, gdzie kowboje pluli. Bardzo możliwe, że to w sumie... cholera wie. Nalaliśmy... Aha, dobra, już wiem, po co nalaliśmy wody. Ale że ja nie ogarniam. Dobra. Windą chyba będzie szybciej, więc winda. Od razu na trzecie pięterko. I zaraz wam pokażę, dlaczego od razu tutaj nie wyszliśmy. Boże, ten teraz biedny nie dość, że taka ten garnek to jeszcze tamta mu wisi, nie? Ech, on ma przerąbane, naprawdę. Chłopak ma pod górkę całe życie. The smell of rotting sewage floating in the Thames. Thick industrial smoke choking the air. And horse manure piled high on every street corner. Ah, it must be springtime in London. Oczywiście trzy razy zginęłam, zanim się kapnąłem, jak to zgasić. I'd make a Mary Poppins joke right now, except that it's not in the public domain, and I don't want to get sued. Ogarniacie ten rysunek po prawej stronie. Ale tak, tutaj wcześniej się paliło palenisko, więc nie mogliśmy wejść. Ale teraz mamy kluczyk, więc możemy się bawić. Dobra, otworzyło nam się tutaj. Na dole w kuchni jest miska dla psa i matka nam mówiła, nie wiem, czy nam dzisiaj mówiła, natomiast mówiła mi ostatnio, że żarcie dla psa ojciec schował w piwnicy, więc idziemy. Dobra, mamy dog fooda. Mamy psie żarcie. We have now reached the grimmest part of our grim story. For that small box shoved into the corner is the ticket out of this house for the twins. Let's watch, shall we? If you dare. Dobra, przyszedł pies i żera. Aha, oni są tutaj, nie mam jak wejść. Kurwa, co tu się dalej robiło? Psa nakarmiłam, pies już tu śpi. Pamiętam, jak ojca wywabić stamtąd. Czekajcie, tu się coś stanie, jak tak sobie... Tak,
To mnie zabił od razu. Weźmiemy sobie kluczyk na wszelki wypadek. Ja się jeszcze przelecę po domu, jeżeli się nie kapnę, co tu trzeba było zrobić. Po prostu się to przytnia. Holy shit. Czyli to nie. Utwany. Been a set of twins that weren't evil? Mogę to jakoś... Mogę. Okej. Dobra. Ale to nam tak naprawdę niewiele zmienia. To jest strych. Utwano. Niedobrze, niedobrze. Jestem głupią. Na Maroku, ale co tam podróżniczki z tym film. Cześć pies, masz. Shit, jeszcze nie. Są trzy wajchy już do wyjścia. Ruszajcie swoje małe dupcie. Poison. You know, if one were to examine this box of rat poison carefully, the instructions would read, one small thimbleful added to food will cause intense, horrifying, and excruciating death. Side effects include tingling, blurred vision, occasional dryness of the mouth, and getting to go outside and play. Dobra, i teraz robimy tak. Cyk. Why don't you two darlings go wash up for dinner? Don't take too long, or we might start without you. Gdzie w ogóle rzuciłam klucz? Czekajcie, ojciec to już polazł? Your mom has made some delicious smelling soup for dinner. Why don't you two go wash up? Then we can eat. Ci mi mówią, żebym poszła się umyć, ale nie. Doing as they're told? The twins might be turning over a new leaf. You see, this is God bless us.
everyone. Achievement, jaki dostałam. But that's beside the point. The point is, the twins, well, I don't know if there is a point to their madness, but they may find their newfound freedom comes at a cost greater than they're capable of imagining. And as with the rest of our travelers, and perhaps even you, I guess only time will tell. Shall we continue our journey? It's been so enlightening thus far. Ooh, I can't wait to see what happens next. Tak, czy jakby im patrzeć, bliźniaki otruły swoich rodziców. Jakże to miło z ich strony, nieprawdaż? Też tak myślę. Jak my stoimy już czasem? 16 minut. To myślę, że po prostu stąd wyjdziemy i... za daleko. Okej. Drzwi są open. Aha, dobra. Czyli co? Czyli cyk. Cyk. A, I cyk. No doubt you have realized by now that here in the cave, the rules of time and space are not exactly, well, set in stone, so to speak. Czyżby przygoda dla podróżniczki? Time and space are mere playthings, tools manipulated to pay back petty slights. So, prepare yourselves for a tale of revenge that spans a million years. And remember, even with the best of intentions, time travel can be... unpredictable, and with the worst of intentions, well, I guess we're about to see. Dobra, no słuchajcie, skoro... Oh, I'm sorry, I was just trying to scare you. Okej. Uwielbiam klimat tej gry. Słuchajcie, skoro tu są questy dla podróżniczki, to ja myślę, że my zrobimy je sobie w kolejnym odcinku. Chyba zrobimy, że kolejny odcinek poświęcimy tutaj naszej podróżniczce. No i słuchajcie, misiaki, motyw taki, że kończymy dzisiejszy odcinek. Ja w sumie, kurde, nie wiem, ile on trwa, bo ja tam będę mieć cięcie nad... Kiedy myślałam, jak głupia, co trzeba zrobić, to było bardzo logiczne. Nie chcę tu skakać, bo się jeszcze zabiję. Dobra. To co? Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mlewciane. Pozdrawiam was, Kina. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z The Cave wam się podobał. Trzymajcie się i cześć!